dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Przychodzę, kochani, żeby Was ostrzec. Zrobiłam sobie kawę w tej mojej nowej filiżance i powiem Wam, że się źle piję z tego. Tutaj jest bardzo takie jakby do środka, także o, robię tak i usta po prostu mi tutaj się zatrzymują na tej obłości. One są po prostu niewygodne. Ja sobie zrobiłam dzisiaj kawę z takim mlekiem migdałowym. Nie takie typowe cappuccino, że mam te warstwy. No ale tak je zrobiłam dzisiaj, także mówię, żeby nie pić dzisiaj mleka krowiego. Zresztą no, kupiłam to mleko otwarłam, także muszę to wypić. Chociaż powiem Wam, że mi nie smakuje. Polecały mi panie takie jedno mleko sojowo. Jakieś, kurde, zapomniałam jakie. Kupię, to Wam pokażę. Mówiły, że już tyle mlek przetestowały i to jest najlepsze właśnie do kawy, ale znowu no sojowe przy tarczycy też niekoniecznie. No ale dobra, ja zrobię to, później może pytam to, tak wiecie, coś może na zmianę, żeby na razie z tym mlekiem kawy nie pić. I powiem Wam, że zawiodłam się, bo naprawdę ciężko się pije. Bez, nie wiem, czy mnie rozumiecie, w tą stronę idzie ta szklanka i po prostu zamiast się tutaj jakoś napić, to trzeba... Bardzo ciężko. Będziecie brudzić tutaj brzeg. Bardzo niewygodnie się pije. No, wylewa się wszystko, bo nie da się napić. Tu jest bardzo grubo i... No nie, źle się pije z tego. Chyba zrobię po prostu tak, że wymyję, zapakuję i chyba oddam dzisiaj. No bo szkoda moich pieniążków, tak? Na jakiś tam bubel. No co, przecież się chyba nic nie stanie. Są całe, są. No nie, nie fajnie się z tego pije. No, oblewa się to wszystko. Nie, wiecie co, myślałam, że to będzie coś fajnego. No fajnie wygląda, pojemne nawet jest, myślałam, że to... Ale no nie, nie, bardzo niewygodne. Zobaczę, jeszcze wypiję to do końca, ale chyba moja decyzja będzie taka dzisiaj, że to oddam. I pokażę Wam, jak już do Was mówię, bo nie wszyscy też oglądają, te osoby, co ogląda... I o mnie dłużej to wiedzą. O, bo ja Wam wczoraj mówiłam o tych szklaneczkach, że mam takie jeszcze. Widzicie, one są bez łóżka. Też myję je w zmywarce. Tak, co one takie. Myję w zmywarce i okej są, bo też tutaj była informacja, żeby myć ręcznie. Ja się przestraszyłam, ale właśnie dużo z Was mi pisało, że można je myć w zmywarce i mam nic się nie stało, także. Także nie polecam oczywiście nikomu, żeby nie był później na mnie, ale no myję je w zmywarce, ileś razy już mam i wszystko jest ok. No, także te są zupełnie, no ta ścianka tutaj jest cienka, można się fajnie napić, a tutaj no nie, jest po prostu wychodzi ten brzeg taki, jest obły, jest gruby i naprawdę ciężko się tutaj, no jest po prostu niewygodna. Trzeba będzie szukać jakiejś innej firmy, bo to jest akurat taki bubel. No, ta z tej się pije super, cieniutki tutaj w miarę brzeg, możecie się elegancko napić. Także taki dzisiaj wstęp do filmiku, zobaczymy co tam dalej się będzie działo. Dzień dobry kochani, witam się z Wami już w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy sobotę, ja sobie właśnie przegrzałam flaczki. Powiem Wam, że zrobiłam w Thermomixie, wyszły mi naprawdę bardzo dobre. Jedyne co, to bym jeszcze raz po prostu je obgotowała wcześniej, bo nie wiedziałam jak tu ten przepis ogólnie i jak to będzie wszystko, wiecie, smakowało i wyglądało, więc tam jest po prostu raz obgotowujecie, wylewacie wodę i później już gotujecie normalnie. A ja bym jeszcze chyba zrobiła, że dwa razy bym obgotowała tą wodę, żeby po prostu nie było tak czuć tymi flaczkami. Dla mnie nie, tam można by jeszcze właśnie raz obgotować, ale ogólnie bardzo fajne. Ja miałam flaczki wołowe, zrobiłam to z porcji, paruję się, bo gorące teraz jeszcze sobie doprawiałam, bo wiecie co, zrobiłam to z porcji, bo miałam 900 gram flaków było w opakowaniu i wrzuciłam wczoraj to wszystko, no więc ja będę robiła później z tym. Ale powiem Wam, że następnym razem kupię sobie 500 gramów i zrobię tak, jak jest rzeczywiście w przepisie, dlatego, że po prostu za dużo jest ogólnie tych flaków, do ilości wody. My wolimy ogólnie takie bardziej, wiecie, płynne, żeby to było, a tu jednak po prostu te ilości, no nie da się za bardzo zwiększyć wody, bo po prostu by to już było za dużo. Jest ograniczenie tam. Max, mamy taką podziałkę na tym dzbanku termomiksowym i po prostu
nie możemy jej przekroczyć, tak? Musiałabym po prostu, wiecie, dolać jeszcze tej wody, a już nie chciałam, bo mówię, żeby mi coś nie wykipiało i tak dalej. Więc następnym razem użyję po prostu tyle, ile jest, czyli 500 gramów, tak jak przepis pokazuje. Ale ogólnie bardzo Wam serdecznie polecam, naprawdę są bardzo dobre, gotują się trochę, bo 90 minut się gotowała ta druga partia, najpierw po 15 obgotowania, później jeszcze 15, później 5, bo to tam wiecie, z przyprawami i tak dalej, ale naprawdę warto, wyszły naprawdę bardzo, bardzo smaczne, na pewno będę jeszcze robić. Tutaj, moi drodzy, sernik, tutaj co wystaje, to jest kawałeczek masła, gdzieś on się tam nie rozmiksował, ale już go po prostu, wiecie, nie wiedziałam, że on jest taki, wyleciał mi z termomiksa, niech już zostanie masło, to nam się tam rozpuści, także nic się nie dzieje. To jest taki szybki sernik, jak go nie znajdziecie na platformie Cookidoo, ja go wzięłam po prostu z internetu i zrobiłam, jego się robi bardzo szybko, 30 sekund, wrzucacie tylko wszystkie składniki i teraz po prostu rozgrzewam piekarnik, będę go wrzucać, będzie się piek, no myślę, że około godzinki, później zrobimy tak, że on po prostu będzie w piekarniku, będzie po prostu stygł i jutro będziemy mieli do kawki, bo jutro niedziela, wybieramy się właśnie na groby. Przepraszam Was bardzo serdecznie z tymi vlogami, że tak nie było vlogów, ale po prostu nie miałam czasu, no teraz tak miałam tutaj troszkę innych spraw, musiałam się zająć i po prostu nie dałam rady, żeby Wam jakieś tam vlogi nagrywać, skręcać, no ale tyle, ile teraz po prostu dzisiaj sobota, więc tak mówię, chociaż Wam pokażę po prostu, bo nie wiem, czy bym w ogóle zdążyła cokolwiek wrzucić, ale myślę, że takie kulinarne rzeczy tutaj jak zrobię po parę minut, to zawsze chętnie obejrzycie. Także będę go piekła, nie wiem, czy będę Wam pokazywała finalnie, no bo niby rozgrzewam teraz, ma się 15 godzin, no może coś tam zdążę Wam pokazać. No i jeszcze dzisiaj mąż sobie zażyczył gulaszową zupę, bo powiedział, że mu bardzo smakuje z Thermomixa, więc byłam w Lidlu tak na szybko, wpadłam, dałam mięso z szynki kupiłam mięso z szynki wieprzowej na gulasz, bo tam właśnie potrzeba 500 gramów, no pół kilo mięsa, tam w przepisie jest wołowe, ale ja robiłam chyba na początku wołowe, a teraz będę dodała to, dlatego, że po prostu jest miększe mięso. No i wzięłam dwie papryki też szybko w Lidlu, papryka żółta, chyba powinna być zielona w przepisie, ale niestety nie było, więc wziąłam żółtą i jedną czerwoną. No i ponieważ jutro nie wiadomo jak z pieczywem, ja powiem Wam teraz, starałam się nie jeść pieczywa, tu kupiłam chłopakom, to jest taki jakiś chleb góralski się nazywa z Lidla, tak on wygląda, także wzięłam im, żeby mieli, żeby nie krzyczeli, że nie mają pieczywka, a ja po prostu teraz tak od poniedziałku starałam się bez pieczywka jeść i faktycznie powiem Wam, jak nie jem tego pieczywa, to ten brzuch jest inny, taki bardziej płaski. Na razie do końca tych węglowodanów nie robię tak, bo się boję, żeby tak nie jeść, wiecie, zjem sobie tam na wieczór po prostu banana. No tak już na wieczór, tak? Więc jakiś tam węglowodany obiad zjem normalnie. Miałam wczoraj takie kuleczki ziemniaczane, robiłam, piekłam. Też w Lidlu kupiłam, polecam Wam. Nawet Wam pokażę. Nawet Wam tutaj pokażę. O, widzicie, ja tu mam mięsa, tylko że po prostu mąż to na szybko i żebym wiedziała, to bym wczoraj rozmroziła. No, a jeżeli wiedziałam, to po prostu poleciałam i będzie miał tą gulaszową warstwę. I zobaczcie, takie kuleczki ziemniaczane, tu jest no z Lidla, jakaś tam firma ich, powiem Wam, że są bardzo dobre z piekarnika, ja kiedyś dawniej kupowałam takie kuleczki, o tak Wam pokażę tu w środku, i zawsze je smażyliśmy na patelni i tutaj też można je usmażyć na patelni, o tak wygląda. Usmażyć możecie na patelni, ale powiem Wam, że z piekarnika bardzo fajne, smaczne i bez tłuszczu. Także wczoraj taki szybki obiad zrobiłam, bo mieliśmy takie jeszcze po prostu, zostało mi trochę mielonego, trochę schabu i po prostu, wiecie, zrobiłam tak pół paczki, tutaj jest w ogóle kilogram, zrobiłam pół paczki w piekarniku razem z tym mięskiem, miałam tam jeszcze buraczki i kupiłam w Lidlu taką surówkę kolesław i to wszystko i taki, wiecie, zrobiłam szybki obiad. I powiem Wam, że skończył mi się kremik, ten Liren, tutaj była jakaś kolagen, nawet całkiem taki przyjemny i teraz miałam sobie coś, wiecie, kupić, ale wiecie co, stwierdziłam, że przecież ja jeszcze tam jakieś kremy mam, jeszcze mam jakiś krem znakomi,
Jeszcze mam krem z Body Boom, tak? Face Boom. Bo to do twarzy to, są, to się nazywa Face Boom, więc jeszcze mam. Poza tym powiem Wam, że jeszcze mam dużo rzeczy z tego kalendarza adwentowego. Takie wiecie, pudełeczko i tam jest mnóstwo jakichś tam kremików małych, także muszę to po prostu najpierw wszystko wykorzystać i dopiero. I tam się ktoś pytał mnie, kiedy będą właśnie takie kosmetyczne czy coś, filmiki, no to tylko Wam mogę powiedzieć to, co zużyłam w tym momencie. Nawet jest niezły ten kremik. Chciałabym jakieś serum w ogóle zakupić. Myślałam o serum Znakomi, żeby sobie po prostu dokupić do tych kremów, nie? Żeby było takie intensywne, może coś bardziej na noc. Także w tym temacie pomyślę, jak coś zakupię, to Wam oczywiście pokażę. No i odnośnie tej osoby, co mi się tam pytała, to kosmetyczne rzeczy, no mówię, tak na razie nie ma po prostu jakichś bardzo zakupów u mnie kosmetycznych, dlatego że tak jak mówię, ja mam po prostu dużo rzeczy jeszcze do wykorzystania i muszę je po prostu zużyć. I wiecie, tak, omijam te wszystkie drogerie, bo naprawdę mam tego w szafce mnóstwo. Także to, jak macie jakieś fajne serum do polecenia, to możecie mi pisać. No, dobra, na razie tyle. No i hej, dzień dobry, witam się z Wami od tej strony. Ja dzisiaj taka trochę, wiecie, niewyjściowa, bo dopiero będę się kąpać, dopiero będę myła włosy. Dzisiaj w ogóle chciałam sobie, wiecie co, użyć tego Olaplexu, bo jeszcze mam. W ogóle chciałam zrobić botoks na włosy. Kąt chyba nie za dobry do tego nagrywania, ale tak muszę, bo po prostu tak to bym musiała Was tam, wiecie, na tym blacie dalej kuchennym ustawić. A tak to może jakoś tak w miarę chwilkę tylko po prostu do Was pogadam. I chciałam sobie zrobić właśnie ten botoks na włosy, ale no na razie jeszcze nie wiem co i jak. Chciałam sobie, wiecie, po prostu profesjonalnie, ale może sobie sama właśnie w domu zrobię, tylko muszę się właśnie dowiedzieć, co tam trzeba kupić, jak zrobić. Potem jeszcze się po prostu kupię jakąś tam ampułkę i się stosuję tak jak... jakby po prostu maskę na włosy. Także jeżeli któraś z Was miała i robiła w domu sobie botoks na włosy, to dajcie mi znać. I ja, ponieważ stwierdziłam, że przecież ja mam jeszcze ten Olaplex, kiedyś kupiłam, to dzisiaj chyba sobie właśnie nałożę, tylko jeszcze będę musiała wyjechać, więc dopiero chyba jak przyjadę, może około 4-5 wezmę sobie na te włosy, no tam po prostu jakąś tam pół godziny, godzinkę nałożę i później po prostu umyję włosy, może będą trochę lepsze. Mówiłam na początku filmiku, będziecie mieli o tych szklankach, szklaneczkach z Biedronki. Powiem Wam, że cały czas się nad nimi zastanawiam. No jeżeli będziecie na przykład kupowali, to weźcie pod uwagę moje słowa. Jeżeli chodzi tak, jakbyście chcieli, macie dużo tutaj w szklance, jakbyście chcieli się, wiecie, tak napić i jeszcze gorącego, to naprawdę się oblejecie. Po czasie, jak już tam troszkę tego płynu jest mniej w tej szklance, jakoś tam dacie radę. Ogólnie nie wiem, może kwestia przyzwyczajenia, ja jestem przyzwyczajona do tych ścianek cienkich. Tutaj jest naprawdę ta ścianka, nie będę Wam jak pokazać chyba. Tu chodzi o taką, raz, że ona jest grubsza, a dwa, że ona jest po prostu, wiecie, tutaj wypukła. Nie mam jak Wam tego. No wiecie pewnie o co chodzi. W każdym bądź razie, no tak, nie do końca jestem zadowolona, ale chyba, no cierpiłam znów kawę w niej. No powiem Wam, początek jest trudny, bo naprawdę można się oblać, bo Wam tutaj leci po ściance. No a dalej jakoś tam, no nie wiem, może się przyzwyczaję, albo jeszcze napiję się, zobaczę, herbatę sobie zrobię jeszcze w niej. Może dzisiaj i jak faktycznie coś ten to po prostu umyję, elegancko zapakuję, po pudełeczku mam, paragon mam, więc w razie czego po prostu oddam. No bo, no niestety, takie jakieś dziwne są. W ogóle słuchajcie, robiłam ten sernik, brakło mi cukru, byłam już gdzieś w tym Lidlu i tak się przygotowałam do sernika, że zabrakło mi cukru. Jajka miałam, ale akurat tutaj 8 jajek szło, więc też jajka będę musiała dokupić. Masło też dałam całe, a już po prostu mam taką, wiecie, tyci resztkę z innego opakowania, więc też będę musiała jeszcze dzisiaj dokupić. No i tyle. Jogurt w ogóle tam był w przepisie. No i oczywiście jogurt był, słuchajcie, w lodówce otworzony. No niestety nie nadawał się do użycia. W pierwszym momencie, wiecie, wrzuciłam go, bo tak spróbowałam, myślałam, że dobry. Ale później mówię, coś tak nie, i mówię, jeszcze spróbowałam. I mówię, nie, jednak coś, mówię, mi nie pasuje z tym jogurtem.
On był otworzony, mówię, nie, boję się, jak mam, wiecie, później mam po prostu na brzuchę boleć albo coś, to wzięłam to po prostu wszystko, wyjęłam z tego termomiksu, bo tak na maśle się to osadziło, masło, wiecie, wymyłam i po prostu wywaliłam, nie? No bo mówię, takich numerów nie będziemy robić, a wiecie, byłam w tym Lidlu, mówię, zamiast, myślałam, że ten jogurt po prostu jest dobry, nie otworzony, to się okazało, że jednak się nie nadawał, ale znalazłam alternatywy, tak jakbyście miały na przykład jogurt naturalny w przepisie, to można go zastąpić śmietaną. Wiadomo, że wtedy podnosimy no, tłuszcz w naszym posiłku, znaczy w tym cieście danym, no bo wiadomo, jogurt jest lżejszy, może mieć tam ile, 4,5% tłuszczu, może 5%. Zależy, a tutaj jadłam kwaśną śmietanę, akurat 18 miałam, tak? Ale powiem Wam, tak spróbowałam, jak on się zrobił ten sernik, spróbowałam i był dobry, także w tym momencie właśnie jest w piekarniku i się piecze. No, będziemy go jeść dopiero jutro, bo musi, tak Wam mówiłam, musi po prostu być w piekarniku, ostygnąć sobie. Później na noc pójdzie do lodówki, będziemy się po prostu rozkoszować smakiem sernika dopiero jutro. Dobra, kochani, to ja będę się chyba z Wami żegnała. Robię sobie jeszcze gularzową dzisiaj na zamówienie męża. Nie będę Wam nagrywać, bo po prostu nie mam czasu. Muszę się wyrobić w ciągu tak praktycznie godzinki, bo później mamy taki szybki wyjazd do sklepu. Jeszcze musimy sobie coś tam kupić, załatwić. No i tyle, a po południu jak przyjadę, to Wam po prostu już złożę vloga i to będzie tyle. Także życzę Wam wszystkim bardzo serdecznie udanego weekendu, spotkań z bliskimi. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. No życzę Wam bardzo dużo zdrówka i pozdrawiam Was wszystkich bardzo cieplutko. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Ci się podobał, to daj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanał, to również bardzo Cię proszę o subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję kochani i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa. I tu kochani piecze się mój serniczek, także czekam około 50 minut, tak do godzinka, aż on się po prostu upiecze. Taka duża forma wyszła. Możecie sobie zrobić połowę też porcji. No to jest akurat taka duża foremka. Mam nadzieję, że mi to nie wypłynie i że się wszystko uda i będzie sernik smaczny. Mam tutaj włączony Thermomix i odpalony. To pokażę Wam właśnie, co ostatnio robiłam. Taka aktualizacja. Flaczki wołowe to wczoraj, zupę wo robiłam. Powiem Wam, że jest bardzo dobra. Byłam przerażona, bo tam w przepisie cynamon, anyż. No i mówię, kurczę, nie wiem, jak to będzie smakowało. Mówię, zrobię i będę zjadała sama. Ale domownicy również zjedli i bardzo im smakowało. Także na pewno będę powtarzać tą zupkę. Zrobiłam też buraczki na ciepło, na szybko. Naprawdę smaczne. I szybko się robią. Aha, ostatnio placki, szybki sos beszamelowy, bo robiłam lasagne, a zabrakło mi właśnie śmietany, więc robiłam z tym szybkim sosem, ale jednak wolimy ze śmietaną na wierzchu. Bułkę tartą ostatnio też pociechałam. Robiłam barszczyk czerwony zabielany, tylko u mnie zrobiłam bez zabielania, bo mąż chciał bez zabielania, ale powiem Wam, że nam nie smakował ten barszczyk, bo on był po prostu jakby krem z buraczka, czyli taki, wiecie, nie był taki gładki jak zupka, taka gładziutka barszczyk, tylko taki bardziej właśnie gęsty, bo te buraczki Thermomix pociachał, więc ten przepis nam nie za bardzo podchodzi, będę musiała poszukać innego. Zrobiłam też surówkę z selera na słodko, ale też na mnie za bardzo nie podpasowała. Ten seler może za mało go pociechałam, bo był taki twardy. No i tam był chyba w przepisie jogurt czy śmietana. Akurat miałam też, o, włączyło mi się, a nawet to sobie zobaczymy. To był w przepisie śmietana, tak, a ja chyba miałam za mało tej śmietany i w ogóle wyszło mi to takie suche, więc niekoniecznie chyba będę powtarzać tą surówkę. Ona była w ogóle z kokosem, z wirkami kokosowymi, z rodzynkami. I tą wieprzowinę już widzieliście. Ostatnio widzieliście, bo był nagrany filmik. Śledzie. To już chyba widzieliście. Majonez zrobiłam. Bardzo się bałam majonezu zrobić. Ale naprawdę fajnie się robi szybko. I właśnie akurat też nie mam, także nie wiem, czy nie będę gdzieś z wieczora robić jeszcze swojego majonezu.
No, śledziki, ten napój, bo pić mi się chciało bardzo. No to już chyba wszystko, resztę widzieliście. Dobra, no to ja jeszcze taką aktualizację Wam zrobiłam, a teraz to już naprawdę do zobaczenia. Na sam koniec, moi drodzy, wykryłam oszustwo, bo tutaj wiecie co, Thermomix zważył, że mam 430 gram mięsa, a tutaj jest podane, że jest pół kilo. Więc Lidl oszukuje na mięsie.